Siemaneczko ludzie, z tej strony Price i to jest kolejny odcinek Minecraft modyfikacji. A dzisiejsza modyfikacja jest to modyfikacja Keep Items on Dead. Pewnie wiele razy wam się zdarzyło, że idziecie sobie do kopalni, znajdujecie jakiś fajny surowiec, powiedzmy, że diaksy. Kopiecie, dup, creeper wam wybucha za wami lub lawa, do lawy wpadacie lub nie wiem, coś jeszcze. Jest na to sposób, oczywiście ten mod, który nam dodaje taki fajny gadżecik, że gdy sobie wlecimy gdzieś do góry, wysoko spadywniemy. To się zespawnujemy i będziemy mieć wszystkie itemki, nawet łącznie ze zbroją, którą mieliśmy na sobie. Przy sobie będziemy mieć to. Ta modyfikacja działa także na multiplayera. Jest to bardzo przydatne, bo na przykład gdy są serwery, gdzie nie ma set home'a, no to po prostu, a wy żeście gdzieś poszli na wyprawę i padniecie, wiecie jaka jest droga od spawnu do waszego domku, więc sobie padacie i daje was na spawna i macie wszystkie itemki. Jak się instaluje moda, wszystko w tym folderze, który wam wrzucę, pakujecie do minecraft.jar, usuwając przy tym folder meta-inf oraz wygrywając modloader, i nie potrzeba modloadera np, bo jest też na multiplayera, już w tym folderze będzie. Więc dzięki za obejrzenie, polecajcie mnie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jak chcecie, wszystko komentujcie, oby miło. No i dzięki wielkie za 1000 wyświetleń. No i chciałbym się z wami teraz pożegnać i zapraszam do oglądania następnego modu. Cześć i czołem oraz narka.